Siema, siema, kpa, jestem Kukulino i witam was kończy się na moim kanale, ale po pierwsze zawsze suba raz w górę, do końca stycznia się po 16 tysięcy subskrypcji, brakuje nam około 900 parę subskrypcji, więc serio mordo zostaw tego suba w górę, bo na 15 250 subskrypcji pokazuję wam solo kupowanie, ale serio śpieszcie się, bo już to jest piątek i macie czas do około poniedziałku, wtorku, bo wtorek, środa jest patch, więc jeżeli chcecie sobie pokopiować, to musimy dobić, załóżmy, w kilka godzin te subskrypcje, żeby po prostu wam wrzucić te kupienie, już mam mniej więcej chyba nagrane je i tylko wystarczy je wrzucić, więc serio mordo zostaw suba w górę, jeżeli chcesz sobie pokopiować samochody, bo tak łatwego kupowania chyba dawno to dawno nie było. No i ogólnie do końca roku liczymy też było 100 tysięcy subskrypcji, więc serio mordo zostaw suba, nie bądź poruba, no. I ogólnie jest takie solo zarabianie kasy, niby to jest legalne, niby to jest glitch, niby po prostu da się na tym zarobić, a i ogólnie też zobaczyłem, że po prostu YouTube mocno spada na psy, przysłowiowo na psy. Verso, ta dziewczyna Friza, ta różowa, taka Landryna, co znacie ją, co kiedyś była taka, wiecie, family friendly, ale zobaczyła, że za dużo hajsu ma i ma w dupie widzów, bez obrazy oczywiście, ja tu nikogo nie obrażam, ani nic, po prostu tak mówię, moje prywatne zdanie wyrażam i zobaczymy, jak śpiewa i tej śpiewanie to jest niczym Radio Maria, jak słucham jadąc rowerem. I Radio Maria po prostu leci w rowerze, bo se puszczam na rowerze, jadąc sobie, słucham Radio Maria. Jak zobaczymy, jak ona śpiewa, to niczym Radio Maria na Eskę TVVV. W rowerze mam tylko chyba cztery kanały w radiu. Coś takiego, jak zobaczyłem, jak Hubert od Kamerzysty śpiewa, czyli Dredziasty. Ja w sumie u Verso to jest takie la la lu, la la la. Za dużo autotuna nawalone. U Huberta to jest, no bym się wydarł, ale nie chcę nikogo obudzić, bo nagrałem ten odcinek dość późno i dużo osób już śpi i to by było tak, że kokaina, niczym kury u sąsiada o późnym akcencie. No, czyli po prostu zobaczyłem, że rapowa, piosenkowa scena YouTube'a upadła, więc postanowiłem, że ja też podrę mojego ryja pięknego i też nagrałem jakąś piosenkę, taką jakąś gównianą pewnie, to gówniano wyszła, mi się osobiście w miarę podoba, ale stać mnie na więcej, ale po prostu nie mam jakby dostępu do studia, bo jest cała pandemia i no takie po prostu nawet nikt nie chce mnie przyjąć ani nic. I w warunkach domowych na tyle, ile mi było stać, tyle zrobiłem. Chociaż mógłbym to zrobić lepiej, jakbym się bardziej postarał. Ale też, no wiecie, że po prostu siedzieć przed, na przykład przed monitorem w domu, to jest co innego niż siedzieć przed monitorem w studiu. I fajnie, jakbyście na przykład wpadli na moją piosenkę i napisali mi jakiś fajny, miły komentarz. Piosenka będzie za około może tydzień, dwa na YouTubie, jeszcze muszę teledysk zrobić. Oczywiście teledysk będzie pewnie lepszy niż cała piosenka. I teledysk, też mam fajny pomysł na teledysk, ale też mnie za bardzo nie stać na wykonanie tego teledysku, bo po prostu wszystko, co wymyślam z teledyskami, albo coś wiąże się z dużym pokładem gotówki, a jak wiecie, ja nie oszukuję dzieci jak na przykład Kamerzysta i nie zarabiam około miliona miesięcznie, więc tak, no. Może jak wydam płytę, to się to zmieni, no. A jak zobaczyłem, że tak łatwą kasę można zarobić na darciu ryja, to postanowiłem to sobie podrzeć ryja. Jak Verso nawali sobie 1000 autotuna i robi tyle milionów wyświetleń, śpiewając piosenkę niczym Radio Maria, a Hubert, czyli Dredziasty, drze tą mordkę swoją też, mordę za przeproszeniem, drze niczym w jakimś rokowym z 1994 roku, coś takiego, to postanowiłem ja też podrzeć pyszczek i też nagrałem jakąś piosenkę, więc fajnie, jakbyście wpadli, nie to, żeby ją ocenić, albo tylko napisać jakiś miły komentarz, byłoby mi serio bardzo, bardzo miło, po prostu ja wiem, że ta piosenka może wam się nie podobać, może to nie jest jakieś idealne, jakiś bangle albo coś, nie musicie banglać na weselu przy tym, albo na jakimś, nie wiem, dyskotece szkolnej czy coś, ale fajnie, jakbyście wpadli, wysłuchali i zostawili tam, nie wiem, lajka w górę, udostępnili, bo ja wiem, że to nie wbije może tam miliarda wyświetleń, ale chociaż milion, coś takiego, fajnie było, więc dobra, już nie przedłużajmy, zostawcie suba w górę, i tak już pewnie rozgadałem się i nie wiedziałem, co chcę, co nagrywam. Dobra, ale oczywiście potrzebujemy bunkier, gdyż jest premiówka na bunkier, jest fajna, fajna, fajna premia na bunkier. Tak, jest mega fajna premia, to jest zniżka na kaktusa, czy jak to tam, nie wiem, kaszatkę, koszatkę, kosiarkę, nie wiem to co pływa, kosiarka chyba nie pływa, kosatka, nie wiem jak to łódź, na tą łódkę pod wodą. Dobra, tutaj mamy najtańszy bunkier, tylko od razu wam odradzam, wszystkie bunkry są na promocji, niektóre, w większości bunkrów jest na po prostu na przecenie, tutaj jest chyba na przecenie, nie, dobra, gdzie są bunkry na przecenie, nie chcę się ich teraz szukać, ale z tego co patrzyłem, to niektóre są na przecenie, tak, niektóre bunkry są na przecenie,
Chociaż nie wiem, nie mogę ich teraz znaleźć, ale coś innego było na przecenie. Nie pamiętam dokładnie, co było na przecenie, ale coś z tej strony było na przecenie. No, coś było na przecenie, tylko nie pamiętam co. Mniejsza z tym, coś było na przecenie, albo po prostu mi się pojebało. Nie pamiętam, nie wiem, serio jestem padnięty. A, już wiem, co było na przecenie, to było na ten, na kosatki, na Warstocku. Nie, dobra, to mi się pojebało trochę. Bunkry są na promocji, ale na bunkry są razy dwa, więc jeżeli chcecie sobie po prostu natrzepać trochę kasy, to po prostu bierzecie sobie, lecicie sobie o tutaj do komputerka, który macie tutaj w bunkrze, kupujecie sobie po prostu bunkier i lecicie sobie do bunkra i kupujecie sobie właśnie zasoby albo odnawiacie. Możecie je kupić, możecie je odnowić, ja bym wam polecił po prostu, jeżeli macie mało kasy, po prostu idźcie i zawalcie te zasoby, ukradnijcie je po prostu. A jeżeli nie macie po prostu braku finansów, to po prostu sobie kupcie te zasoby, bo i tak zawsze wam się zwrócą. A jeżeli chcecie więcej, 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 więcej zarobić, to po prostu sobie weźcie i ukradnijcie te zasoby. Ja osobiście biorę sobie, na przykład kupuję wszystko, ja sobie większość kupuję, ja sobie kupuję i badania, i kupuję sobie zasoby. Po prostu mi to jest w miarę tam niepotrzebne, więc kupuję sobie i to, bo po prostu z kasą mi nie brak. Więc tak, polecam wam, jeżeli powiem wam tak, na spokojnie. I tak wiem, że ten odcinek zbierze dużo hejtu, bo po prostu nie zbyt ten ogarnięty, ale w dupie z tym, jest godzina 26:40, jest trochę późno, więc tak, więc zostawcie suba, łapę w górę. I ogólnie jest tak, że jeżeli macie więcej kasy, kupcie zasoby, bo i tak wam się w większości to zwraca. Jeżeli nie macie kasy, po prostu idźcie i zajebcie te zasoby komuś innemu z sesji, albo po prostu ukradnijcie przez komputerek w bunkrze, bo bunkry są na promocji, znaczy na promocji nie są, ale są premiowane. Jak widzicie, miałem tutaj około 100 ileś tysięcy wartości. Na poprzednim odcinku chyba byłem w bunkrze, więc możecie zobaczyć. A teraz mam wartość 350 tysięcy, więc nawet mi podwoiło to, co miałem już tutaj, więc czekajcie nawet na promocję i możecie je sprzedawać. Są razy dwa i te są bunkrowe zadania razy dwa, więc serio, możecie zostawić suba w górę, że taki odcinek wam się podobał, więc trzymajcie się i cześć.